Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, tutaj Tivur i witam was w Alanie Wake'u dwójeczce DLC Night Springs. Nie wiem, czy ktokolwiek z was się spodziewał pojawienia się tego, to co widzicie w tej chwili na kanale, biorąc pod uwagę fakt, że zwykle nie podejmuje się grania w DLC, ale będę z wami w tej chwili kompletnie szczery. Są dwa argumenty za tym, że to DLC się pojawia, może nawet trzy. Po pierwsze, potrzebujemy rzeczy, w które będziemy grali aż do początku wielkiego sezonu premierowego pod koniec sierpnia, tak więc to DLC jest perfekcyjnym pomysłem, szczególnie, że wyszło nagle niespodziewanie zapowiedziane przez samego szefa studia podczas konferencji na E3. Po drugie, graliśmy w Alana Wake'a 2 i była to bardzo fajna gra, mimo iż nie przyciągnęła ogromnej uwagi, przynajmniej takiej, na jaką liczyłem, biorąc pod uwagę jakość tej produkcji, ale ja bawiłem się dobrze i mimo mega zagmatwania wszystkiego, co się tam działo i pokazywało, DLC wydaje się mieć troszeczkę kompletnie inne podejście, ponieważ jest to zestaw trzech osobnych historii, które przechodzą od razu w trzeci argument, czyli krótki czas trwania. Mniej więcej 2,5-3 godzinki trwa przejście wszystkiego, co to DLC oferuje, dlatego stwierdziłem, że zagłębimy się w nie razem i zobaczymy, jak dobrze będziemy się tam bawili. Jeżeli oglądaliście fabułę, będziecie pewnie w stanie lepiej zrozumieć wszystko, co się będzie tutaj działo, aczkolwiek szczerze sam nie wiem, jak dużo tej wiedzy jest potrzebne, żeby cieszyć się tym dodatkiem. Tak więc, moi drodzy, wypatrujcie w najbliższym czasie na kanale różnych rzeczy, które będą się pojawiały, ponieważ jakoś trzeba wypełnić te najbliższe, no, 2 miesiące, mniej więcej, 2,5, chociaż troszeczkę pomysłów już mam. Ale na chwilę obecną widziałem wasze prośby, widziałem wasze krzyki, szczególnie podczas live'ów z transmisji, dlatego gramy. Zostawcie lajkę, jeżeli się jaracie i wracajcie na kolejne odcinki. A ja mam nadzieję, że jak wejdę w rozszerzenia i kliknę Night Springs, to wszystko będzie pięknie działo. Mamy 3 odcinki, będziemy lecieli po kolei. Pierwszy nazywa się Największa Fanka. No i zobaczymy, co to będzie. Nadpisanie postępu w polu szybkiego zapisu. Dobra, kij z tym, nieważne. Pole szybkiego zapisu, dodatku mnie średnio interesuje. Wydaje mi się, że tutaj będziemy grali naszą uroczą kelnerką, która jednocześnie chyba opiekowała się ludźmi w tym całym domu opieki. Nie wiem. Let's go. A fan. The dictionary definition of the word is an enthusiast, a fervent devotee, an abbreviation of fanatic. What comes across to an outsider as a dangerous obsession or even madness is something entirely different from the point of view of the fan herself. To be a fan is a joyous existence, one filled with the happiness that stems from knowing with utter clarity the purpose of your life. But what if that purpose could be more still? If you could be lifted out of the flock as your idol's chosen one, the only one who could decipher his secret messages, what lengths would you go to save the object of your obsession in Mega mocny vibe gęsiej skórki tutaj mam. Nie wiem, czy oglądaliście ten bajko serial w dzieciństwie, ale ja jak najbardziej. Whirling Door oczywiście jako host, napisane przez Alana Wake'a. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ta nasza kelnereczka, jak ją będę nazwał, ponieważ imienia w tej chwili nie pamiętam, ale pewnie zaraz poznam, była wielką fanką Alana i ona wydawała się być przekonana, że jest jakimś jego kontaktem w prawdziwym świecie, kiedy on siedział w tym mrocznym miejscu, ponieważ kiedy w końcu się jakby dogadała z nami na temat tego, że ona wie o Alanie, wie o tym wszystkim, wie o mrocznym, ciemnym miejscu, no to wydawała się być przekonana, że ona go perfekcyjnie deszyfruje. Your time wishing and hoping and dreaming for something, and then bam, destiny shows up at your door like a mailman with a package you were pretty sure got lost because you ordered it like 6 months ago. But that's okay. When your destiny has eyes like sunsets and a beard like mahogany colored velvet, you don't really mind how it arrives. But my day didn't start off with all that excitement. It began like any other day did for this waitress slash protector of the town of Night Springs. Panie i panowie, w komentarzach przyznajcie się w tej chwili kompletnie szczerze ze mną i z wami samymi, czy kiedykolwiek staliście w łazience przed zlewem, znaczy przed lustrem, opierając się o zlew, zastanawiając się, jakby to było zostać wybranym przez Tivura na numer 1 fana w całym zbiorze wszystkich maczugo jebaczy. Chętnie się dowiem. Steiner was the hottest spot in town, so there was plenty of work to do.
Nie mogę się doczekać trochę powrotu do tego wszystkiego, co Alan Wake oferuje, ponieważ ta gra nie dość, że jest perfekcyjnie zrobiona. Mam wrażenie, że feeling gameplayu jest tak czyście dopracowany. Jeszcze mamy cudowną grafikę i ewidentnie jakieś takie mega różowe wajby tutaj. Nasze obecne zadanie – obsługiwać klientów. Wiem, że będziemy tutaj mieli okazję postrzelać i to nie mało. Z tego, co mi się wydaje, to ten każdy z tych odcinków ma bardzo specyficzny swój vibe. Wszyscy dookoła chcą dolewki, nie wymagacie troszeczkę za dużo? Kurwa, podlewaj chętnym kawy. No dobra, chwyćmy w takim razie. Coś czuję, że cała nasza tutaj idylliczna zabawa w kelnerstwo bardzo szybko się zakończy. Ten jako ma brodę pojebaną. Wygląda, jakby była kompletnie doklejona do jego twarzy. Albo jakby cały był brodą, a dokleił sobie twarz. Plotkara z banku. Coś czuję, że to jest taka jedna wielka historia, w której nasza kelnerka wyobraża sobie po prostu, jakby to fantastycznie było, gdyby Alan zstąpił w tej chwili z niebios pisarskiego, nie wiem, raju prosto w jej objęcia. Uwielbiam to, naprawdę. To jest po prostu mokry sen tej kelnerki. Może to jest dosłownie mokry sen. Może się obudzimy i będzie gorzej. You won't be with that attitude. Life's not a side order of hash browns, so don't expect someone to bring it to you. Wow. Zmniejszam lekko siebie, żeby więcej napisów było widać. Thank you for telling me exactly what I needed to hear. W końcu będziesz tak dobra jak ja, zaufaj mi. Kiedyś też uważałem się za nie tak zajebistego, jak uważam się teraz, ale wystarczy uważać się za takiego i już się takim jest. A person of your genius and grace is wasted serving coffee to us regular Joes and Joanne. Oh, I don't mind. Pytanie brzmi, dlaczego tak wybitna jednostka jak nasza kelnerka jest tylko i wyłącznie kelnerką? A może to jest po prostu jej dedykowane zadanie? Może jest najlepszą kelnerką na świecie? To musi być coś. Spełnić się poprzez bycie fanem numer jeden, najlepszym fanem spośród wszystkich fanów, każdego, kogo fanem można być. Symulator dziewczynki w gimnazjum, która marzy o tym, żeby każdy jej tylko potakiwał i mówił, jaka to jest fantastyczna i zajebista. But that was nothing compared to my grease fire of passion for the writer and his sheer literary talent and flowing hair and lips like buttery pie crust. Pie! I need to clear the empty pie plates from the tables. Shucks. Ciekawe jestem, kiedy to wszystko się przetransformuje w jedną wielką strzelaninę. You're the expert on romance? Any advice? Mam opcjonalnie udzielać fantastycznych rad, więc zobaczymy, co poradzimy jemu. Yes. But first, tell me everything. Long story short, she told me I dressed like a divorced gym teacher. It's what's inside that matters. Przerażająco trafne. Oh, you still have to put in some effort. If you don't have a jacket with elbow patches, buy one. Oh, got it. Thanks a million. Don't mention it. Nie wiem, czy łaty na łokciach są tak stylowe, jak Alanowi wydawało się w pierwszej części, ale mam wrażenie, że deweloperzy sami z siebie ci są bekę właśnie tymi tekstami. Of course. We're gonna make this our 20th win in a row. Those plates won't clear themselves. Muszę przyznać, chętnie bym sobie zjadł taki jeden zajebisty placek z amerykańskiego dinera. Taki, wiecie, klasyczny, w niskiej jakby tortownicy, takiej natarte, wypełnione owocami po brzeg, zasłonięte po prostu takim plackiem ciasta z czterema małymi dziurami na środku. Taki, który się zawsze przychodzi do głowy, jak się myśli amerykański placek. Amazing. Thanks.
Those yoga lessons really paid off. Kurwa. Bojowe taktyki prosto z zajęć jogi. Just outside town in that mansion of his. Why don't you go talk to him? Oh, we have our own ways of talking. No tak, poprzez tajemnicze przekazy wewnątrz książek. Zapomniałbym. Okno podawcze, co? Tutaj mamy okno podawcze. Excuse me, can I borrow you? What can I get you? Oh. I need a good book recommendation. After all, you're the town's literature buff. Oh, you have got to read the newest book in the writer's crime trilogy. I'll grab you a copy from the back. Nasza kelnerka na samą myśl o Alanie i jego książkach ekscytuje się tak potężnie, że nie może powstrzymać wokalizowania swoich emocji. Rozumiem, że tutaj będziemy mieli tę książkę, co mamy w tym miejscu. Mały ołtarzyk, ten ku czci Alana, nagroda dla pracownika dekady w uznaniu za bycie najlepszą. Właściwie we wszystkim nagrodzona zostaje wasza ulubiona kelnerka i nadal nigdzie się imię nie przewija. Tutaj jakieś te kawa roku, zużycie ziaren... Tutaj oczywiście jakieś piękne fanarty, gdzie Alan za nami tęskni, a potem my podnosimy go, jakby nie ważył nic. Wieczorek poetycki w Night's Dinner, w imię rozwoju literackiego Night Springs. Oj, kelnerko. Jezus Maria, to jest przerażająca ta kapliczka. Zresztą nie jedyna, jaką widzieliśmy już w podstawce. Dasz radę, bardzo dziękuję za przyjęcie moich 6 papug. Wiem, że masz mnóstwo pracy z innymi ptakami ze swojej ostoi, ale jeżeli jakikolwiek zdoła znaleźć lekarstwo na ich rzadki ptasi toczeń, to właśnie ty! Kurwa, czemu toczeń? Czemu to musi być toczeń? To nigdy nie jest toczeń! I każdy, kto oglądał House'a, ten to dobrze wie. Jedyne, co boli bardziej od miłości, to kochanie od nowa. Miłość zaboli. Ojej, jakie smutne podejście. Śmierć przychodzi po wszystkich, ale to nie znaczy, że jest bezbolesna. Śmierć zaboli. Zrujnowali mu życie, teraz wyrusza po sprawiedliwość, a jego krucjata. Dobra, gdzie będzie ta książka, którą ja miałem stąd zabrać, żeby komuś tam polecić? To w ogóle kompletnie nie jest ten magazyn, o którym mowa. Zamknięcie drzwi nie za bardzo pomoże. Tutaj dalej była łazienka. Gdzie jest cholerny magazyn, z którego ja mam tę książkę wygarnąć? Może tutaj? Nie, tutaj są łazienki, w których się hajpowaliśmy przedtem. Ale wiele, wiele tutaj więcej sukcesu nie odniesiemy. No to magazyn to musi być to? Jak to kurwa no time? Ja wiem, że klienci czekają, ale gdzie niby będzie ta książka? Czy ja stąd miałem ją gdzieś podnieść? Czy nie zauważyłem jej? Może leży gdzieś tutaj na dole, a ja muszę wejść z nią w interakcję? No nie. To są tylko i wyłącznie te notatki moje własne, które mogę sobie przeglądać. Halo, mapa jakaś? Pojawi mi się? Mam jakieś podpowiedzi? Odpalam najprostszy DLC na świecie już w tej chwili. Nie wiem, co z nim zrobić. Tędy też nie. Gdzie jest kurwa ta książka cholerna? Jak się pokazywało cele mojej misji w ogóle? VGXZW? Może muszę wyjść na zewnątrz? Może magazyn wymaga wyjścia z knajpy i potem powrotu tutaj? Nie! What the flaming fuck? Czy ja tak bardzo przyjebany jestem, czy nie zauważam rzeczy, które powinny być na moim widoku? Czy może tutaj gdzieś ta książka leży? No nie. Coś mi gdzieś mignęło o magazynie, do którego muszę sięgnąć, żeby ją wyciągnąć. Więc może jakaś szuflada, której nie widzę, znaczek, z którym nie mogę wejść w interakcję? Tutaj z prawej strony też niczego nie mamy, chyba że chodzi o zbliżenie na te wszystkie rzeczy? No nie sądzę. Ja grałem, o może szafka? Może w szafce? Te drzwi pomyślałem, że może muszę zamknąć od wewnątrz. O, może tutaj? Jak ta ręka, mam wrażenie, nienaturalnie została wymachnięta. No ni chuja nie dam mu tej książki. Nie mogę po prostu wrócić do niego i powiedzieć mu, jaką książkę mu chcę polecić? No nie, nie mogę wejść w ogóle z nim w interakcję w tej chwili. Nic tutaj kurwa nie ma. Może w toalecie w takim razie? Autentycznie, ja zaraz będę pauzował to nagranie, żeby rozwiązać największy problem, jaki miałem do tej pory tutaj. W łazience też go raczej nie będzie. Czy to jest jakiś moment, w którym musi się po prostu odjebać coś mega krzywego? Nie wiem, gdzie jest ta cholerna książka. What the hell? Czekajcie, co mamy tutaj? Magazynek, tylko dla personelu. Momentalnie otwarty, jak tylko potrzebowałem tutaj wejść. Drzwi otwarte na zewnątrz, powinno działać. Może muszę obczaić te wszystkie rzeczy, przybliżyć się do nich? Przeczytać to jeszcze raz? Nie mamy tutaj żadnej formy pokoju pisarza czy pałacu myśli, tak jak z Sagą czy Alanem na samym początku. Z niczym nie mogę wejść tutaj w interakcję, nie mogę w nic strzelić, nie mogę wybrać żadnej broni, ale interfejs już po prostu czeka, żeby się aktywować. Tej szafki też nie otworzę. Co się kurwa dzieje? Dobra, autentycznie, pauzuję nagranie i chyba przeczytam, czy nie ma jakiegoś glitcha. Dobra, dowiedziałem się jednej rzeczy i nie wiem, czy to się nie aktywowało, czy ja tego nie zauważyłem, ale podobno po wejściu w interakcję z tym wszystkim, ta ryba powinna zacząć działać? Powinna zacząć gadać do mnie? Ale nic takiego się w tej chwili nie dzieje.
tortured writer whose voice you would recognize in your sleep. I'm in danger. Please, my number one fan, you're the only one who can save me. Uwielbiam to, naprawdę. Jesteśmy bohaterami fanfika. I'm on my way. My beloved writer was in terrible danger and I had to rescue him. Tak, teraz wchodzimy tutaj. Dobra, co się tutaj dzieje? My accessories. The girl needed to claim victory in the battle for love. What the fuck is going on? Fully automatic. Extreme circumstances call for extreme shotguns. Automatyczna strzelba, 72 pociski, jeszcze to. Deadly and looks good doing it. Jezus Maria, jaki ja mam tutaj arsenał. Przepraszam, jak często w tej knajpie dochodzi do problemów wymagających użycia takich kurwa środków? Czekajcie, co ja mam tutaj jeszcze? Jakoś się dało ekwipunek sprawdzać, czy ja teraz nie potrafię tego zrobić? Czekajcie, opcje, jakie tutaj było dokładnie sterowanie? Unik, strzał, przeładowanie latarka pod brak przypisania? Przełączenie latarki, przeładowanie latarki, ekwipunek pod kontrolem, co? Dobra, faktycznie, ekwipunek pod kontrolem. W cholera amunicji, dwie różne bronie, painkillersy, jeszcze jakieś mołotowy do rzucania. Dobra, kurwa, mój tu ukochany pisarzu, gdzie jesteś? Muszę ci pomóc. Wszyscy mi wiwatują, biją brawo, a ja muszę lecieć na pomoc. Nie mam czasu na wasze aplauzy, na wasze oklaski. Do stoczni tędy? Niesamowite to jest. My chance to save the writer and make him realize how much he needed me. And if that's not love, I don't know what is. Run the diner while you're gone! Jedna kelnerka plus jeden pisarz równa się na zawsze. I was leaving my old life behind. Like a body left to sink in a lake so no one finds it. Nothing would get between me and my future with the writer. Poza ewidentnie przeciwnikami, których będziemy musieli postrzelić. O, ale z drugiej strony nie ma nocy, tak więc wydaje mi się, że jeżeli mam z czymś walczyć za dnia, to nie będą to te nocne potwory. Jak ona sobie drepta w ogóle szczęśliwie, autentycznie. Przez cały czas przeżywaliśmy przygodę z książki, teraz przeżywamy przygodę z najbardziej napalonego fanfika, jaki można by sobie wyobrazić. Czy to jest Alan? Chyba tak, wygląda przynajmniej jak Alan. I teraz do końca całego tego epizodu będzie coraz bardziej się od nas oddalał, a my będziemy się musieli do niego zbliżać. Nie, dobra, to nie będzie Alan w takim razie. Czy chcesz... A nie, czy to będzie Zgrzyt w takim razie? Rozrabiaka! Mniej przystojna? Sure, I may be his wild and rebellious estranged twin brother, but we can't all be perfect. I had no idea he had a brother. To think there were two of him all this time. After today, there won't be. No more writer, no more books, no more living in his shadow. But you're his brother. I'm sure you two can talk it out and realize you have so much in common, and after you change, you can move in together. And I'll come over with popcorn for movie nights. He had his chance for popcorn and movie nights, but he wanted to keep everything for himself. Too bad. You know what they say? If you can't join him, beat him. What did you do to him? I locked Mr. Fancy Pants up somewhere you'll never find him. You won't get away with this. I'll stop you. Babe. I got an army of people that hate that hack almost as much as I do. They're ready to die if it stops him from writing another crappy book. What do you got? I have a shotgun. Well, I got a... Wait, is that... That's a real shotgun? Okay, I admit, that's a... I didn't expect that. But it doesn't matter. You can't stop all of us. O kurwa! Jezus Maria, co się wydarzyło? Ty, moment! Co się kurwa dzieje? Jaka muza! Jedziemy! O kurwa! Dobra, wytrzymali jesteście! Czuję się jakbym na festynie do kaczek napierdalał! Tryb automatyczny strzelby też może potencjalnie pomóc. Dobra, przyładowanie! Z każdej strony do mnie nadchodzą! Juhu! Jezus Maria, jakie to jest satysfakcjonujące! Szokująco satysfakcjonujące! Dobra, kelnereczko, czas pokazać, co potrafimy!
Szybkie przeładowanie, idą kolejni przeciwnicy z tamtej strony. Nie chcę się leczyć, kurwa, ja chcę strzelać! Dobra, musimy się delikatnie tutaj wycofywać. Potencjalnie zarządzać troszeczkę naszą pozycją. Jak ja ich obieram z mięsa! To jest wyższy poziom brutalności niż kiedykolwiek widziałem w tej grze. Czekajcie, pod jedynką mamy strzelbę. Nie, pod jedynką mamy tego skurwiela. Uuu, Jezus Maria, ależ w pierdol potrafi spuścić. Nie! Dobra, szybkie uniki. A! Kurwa, ty piaro, jak ja mam mało życia, zaraz zginę. Początek pieprzonego odcinka i całego epizodu, ja zaraz wyzionę ducha. Te, automatyczność tej strzelby może być mi konieczna do przeżycia. Dobra, uleczmy się na szybko, dziabnijmy sobie parę tutaj pilsów. Uda się, ha, 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 ha. Cudowna muzyka nam w tle przygrywa, aczkolwiek czy pomoże nam w pokonaniu ich wszystkich? Muszę sobie inaczej te bronie ułożyć. O kurwa mać! Dobra, mamy kolegę grubszego. Jo, prosto w głowę! Kurwa, dobra, oczywiście, że to było za mało. Ten strzał prosto w głowę. Teraz jeszcze przeładować muszę. Dobra, trójeczka, strzelba automatyczna! Okej, okay, dobra, to jest, proszę państwa, 4 razy lepsze niż podstawowy Alan Wake. Fanfic o miłości, której nie pokona żadna mroczna siła. Juhu! Dobra, w którą stronę teraz? Na prawo? Mamy tutaj ognistą ścieżkę, która wyznacza, jak powinniśmy się poruszać. A czy mamy tutaj też miejsca, które oczywiście trzeba przeszukać? Dajcie mi amunicję, dajcie mi medy. Dobra, jak już się troszeczkę odnalazłem w całej tej sytuacji, to od razu się zrobiło lepiej. Przeszukajmy tylko okolice w poszukiwaniu jakichś zasobów, żebyśmy tutaj nie obudzili się z ręką w kubku kawy i myślę, że możemy lecieć dalej. Oczywiście, że puste. God fucking damn it. A dobra, wyżyje się troszeczkę. Jej, to ale się jara. Jerky twin had him locked up somewhere, like a sweet, helpless prince locked in a tower. But his fan in shining armor was on her way. Luckily, one of those idiots made a hole in the fence. Autentycznie mam wrażenie, że trafiłem perfekcyjnie. Nie dość z tym, że gramy w fanfika, to jeszcze z tym, że jest on napisany przez gimnazjalistkę. Nic nie pokona siły miłości, jesteśmy sobie pisani, będzie zajebiście, jest pięknie. Oczywiście, że poszedłem po zasoby i musiało mi tutaj wystrać 14 nowych przeciwników. Oj, musiało zaboleć, gdy spadłeś z nieba. A! O kurwa! Te! Dwoja... Ty! Nie, co to za dżukowanie? Wodne dżuki! Kurwa, prosto w rurę! No, bardziej prosto w rurę się nie dało wyjebać, naprawdę. Dobra, karabin myśliwski nie jest taki dobry, ponieważ strasznie wolno się z niego strzela. Ale strzelba, myślę, że nadrabia. Jak zajebiście dużo amunicji podniosłem właśnie! Motor bliźniaka zostawił ślady. And his kidnapper. I felt like the detective from my writer's books, solving the case with my wits. All I needed now was an unlimited supply of black coffee and crippling emotional trauma caused by the untimely death of my spouse. Dobra, dodatkowo cały ten fanfic jest pisany na bieżąco. Ile ja mam pocisków do tej strzelby? Dobra! Czas kompletnie porzucić jakiekolwiek myśli o oszczędzaniu tej amunicji i napierdalać z shotguna na najdłuższe dystanse. Co ja się będę ograniczał? Tryb automatyczny strzelby zdecydowanie będzie przydatny, ale tryb strzelania jednak z karabinu może się przydać, bo skurwiele za daleko się ustawiają, żebym mógł się z nimi łatwo rozprawić. Biegniemy w tej chwili w stronę tego domu opieki, jeżeli dobrze pamiętam rozkład tego wszystkiego. Co ty tam mówisz? Jeszcze raz. Autentycznie nie przypominam sobie, żeby dało się tak obierać przeciwników z mięsa w podstawowej wersji Alana Wake'a, tutaj bezproblemowo. Johu! Ale wiecie co, to wszystko ma sens, że w wymarzonej historii walki o miłość i o swoją przyszłość z pisarzem, kelnerka będzie miała taki zasób amunicji, że nic jej kurwa nie powstrzyma. Bum! Jesteście bardzo niegrzeczni, no są kurwa niegrzeczni, pamiętajcie moi drodzy, to są hejterzy. Hejterzy, których znamy dobrze z naszego codziennego życia i codziennego świata. Bądźcie gotowi na to, że jeżeli będziecie hejtowali mój kanał, to przyjdzie taka kelnerka, która zrobi z wami to samo, co ja robię w tej chwili z nimi. Miłość do T-Volta jest niepowstrzymana i będzie jej przygrywała taka muzyka, kiedy będzie wam obierała nóżki, rączki ze wszystkiego, co je pokrywa. Yo boy! Dobra, jest pięknie. Co tam, sierpy jakieś macie? Inne sposoby na walkę ze mną? Ja mam lepsze. Ło, jacy wy szybcy. Ale spokojnie, ta szybkość to nie będzie miała większego znaczenia jak... O! Jak zrobię unik, a potem wydupcę po prostu prosto ze strzelby. Ha, 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 ha. Tryb automatyczny, nieautomatyczny, bez znaczenia. Umieracie tak samo. Jak przerażająco jeszcze przy tym syczą.
To mi się podoba. Gra, w której kompletnie mogę się po prostu pobawić, nie myśleć o amunicji. He must be waiting until our third or fourth date, surrounded by candles, so he could reveal this vulnerable chapter from the dramatic story of his emotionally troubled past. Oh, that man has more layers than a croissant. O, to dopiero jest romantyczny opis jego osobowości. Więcej warstw niż croissant. Czy tam croissant? Mówiąc oczywiście w pełni poprawnie. Dobra, kelnerko, jedziemy. Ona miała jakieś imię. Nie jestem pewien, czy ona tylko przypadkiem wygląda, tak jak wyglądała nasza poprzednia kelnerka, czy to jest kompletnie inna postać, bardzo mocno wzorowana i bazująca na poprzedniej kelnerce. No ale z braku lepszych możliwości będę ją po prostu nazwał kelnerką. Co my tutaj mamy? I would treat them the same way I treat trolls on my fan site, but this time I was banning them from life. Kiedy mocno pierdolnięty YouTuber ma już dość hejtu. Tak to się kończy. Łzy wszystkich aniołów zamieszkujących niebo spływały na jego ulicę. Miasto przewdziało ulewę niczym całun pogrzebowy. Było w opłakanym stanie, ale wciąż było moje, zasyfione więzienie, które nazywałem domem. Tkwiłem nie bez powodu. Joe Pocisk Capone siedział w środku, chlał szampana, trwonił brudną forsę, a ja stałem na deszczu i paliłem przemoczonego papierosa. Ale to nic. Liczyło się tylko to, że Pociska czekała ciężka noza. On sam nie miał o tym pojęcia. Musiałem się naczekać. Moja paczka petów już dawno opustoszała. Zanim wreszcie wytoczył się tylnym wyjściem, wynurzyłem się z cienia, podszedłem do tej żałosnej imitacji faceta. Kopelat, Joe, pocisk uniósł wzrok. Kurwa, jakie to jest długie! Pokazuję wam to, żebyście mogli sobie potencjalnie zapauzować i przeczytać osobiście, jeżeli chcecie. Ale ja aż tyle czasu nie mam, kurwa! Są pełne rozdziały po prostu jakiegoś fanfika kolejnego. Kolejnej magicznej, miłosnej opowieści o bronieniu swojej jedynej, najlepszej, ukochanej. That I... No. I can't say it. Curse my cripplingly sensitive artistic nature. But I love you because you're sensitive. Just hold on. Oj, oj, oj. Nie schodzi mi banan z mordy, słuchając tego, co się tutaj dzieje. Piękna historia wymyślonej miłości. Ale troszeczkę przerażające z drugiej strony, ponieważ wierzę, że ktoś, będąc przekonanym o swojej słuszności, zrobiłby dokładnie to, co robi w tej chwili kelnerka. Hello! O, biedny, ukochany pisarz! Jest tak prostacko głupie, ale ja tutaj, I love it. Przybyłam cię ocalić. And sit through beat poetry readings and drink $18 cocktails and have high tea with the queen. Wait a minute. My writer only drinks coffee. Sugar is no milk. I keep all the mugs. Okay. No more tricks. O nie, to rozrabiaka. Cholera jasna. Życie przypomina autostradę. Mięśnie nie płaczą, tylko się pocą. Tak, dokładnie. Pot to jest słabość, która... Znaczy, pot to jest... to są łzy słabości? Czy tam krew słabości, wnętrza słabości opuszczającej twoje ciało? Jakoś tak się mówiło na pot w tych wszystkich, wiecie, motywacyjnych memach z siłowni. Jak zostać alfą? Wszystko, co musisz wiedzieć, żeby rządzić swoją watachą jak prawdziwy samy z alfa. TJ Wolfie. Oj, oj, oj. Mamy tutaj tak dużo wiele... tak dużo różnych motywów połączonych w jeden kocioł pojebania. Moi drodzy, będziemy kończyli tutaj odcinek. Nie mamy tutaj zbytnio przeciągniętego tego czasu, ale dzisiaj też planowałem troszeczkę krótszą sesję. Mam nadzieję, że się wam podoba. Nie wiem, jakie będą kolejne epizody. Wątpię, żeby one były jakkolwiek do siebie podobne. Czuję, że każdy z nich będzie reprezentował pewien unikalny styl. Tutaj już dokładnie wszyscy wiecie, o co chodzi i pewnie domyślacie się, że czeka nas piękny happy end, ale nie bez wystrzelenia jeszcze 200 pocisków za automatycznej strzelby. Tak więc dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że się wam podobało. Zostańcie na dłużej, ponieważ różne doświadczenia nas tutaj czekają. Ja tam się jak na razie bawię świetnie. Ale jak mnie w drugim albo trzecim epizodzie wrzuci w jakiś absolutnie popierdolony meta-horror zżynający mi psychikę prosto z mojego mózgu, to już nie będę się tak cieszył. Dzięki, trzymajcie się, bye bye.